W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat rozmnażania byli przez podział. Dla bardziej zaawansowanych ogrodników nie jest to może coś nadzwyczajnego, jednak osoby początkujące mogą czuć jakąś niepewność, jak do tego podejść. Właśnie głównie z myślą o takich osobach chciałem zamieścić krótki instruktaż. Byliny najczęściej dzielimy na wiosnę lub jesienią, kiedy są niższe temperatury. Oczywiście latem ostatecznie również można dzielić byliny, ale upały, susza czy trwający w najlepszy okres wegetacyjny mogą mocno osłabić i nadwyrężyć takie sadzone rośliny. Dla mnie osobiście najlepszy okres to cały październik aż do momentu nadejścia silnych mrozów. Warto śledzić prognozy długoterminowe i przystąpić do dzielenia roślin najpóźniej na tydzień przed nadejściem mrozów, które mogą zmrozić grunt. To ważne, bo korzenie roślin potrzebują kilku dni, by przyjąć się w nowym miejscu. Jesień jest już chłodniejsza, bardziej wilgotna dzięki opadom deszczu czy mgłom. Grunt jest stale wilgotny, nie przesycha tak szybko. Oraz jest jeszcze dość ciepły, by rośliny mogły się ukorzenić. Przesadzone jesienią rośliny szybciej pobudzą się na wiosnę. Nie będą odchorowywały bądź co bądź drastycznego dla nich dzielenia. Wejdą lepiej w nowy sezon. Są różne byliny, krótkowieczne i długowieczne. Jedne wymagają odmładzania co 3-5 lat, inne potrzebują odświeżenia co 5 czy 10 lat. Są też takie byliny, których możemy nie ruszać nawet przez 50 lat, jak hosty, piwonie czy liliowce. Kiedy przesadzać byliny? Tak naprawdę najważniejsza jest obserwacja naszych roślin. To one dadzą nam sygnał, że potrzebują odmłodzenia. Objawiać się to może słabszym kwitnieniem, wzrostem czy wyłysieniem środka kępy. Często trzeba ratować rośliny, które uległy zniszczeniu, zostały zaatakowane przez choroby lub podkopane przez szkodniki. Wtedy musimy pozyskać zdrowe części korzeni, by zachować taką roślinę. W filmie skupiam się na rozmnażaniu bylin przez podział bryły korzeniowej. Przesadzanie warto wykonywać po opadach deszczu lub po wcześniejszym obfitym podlaniu rośliny. Niskie byliny typu pierwiosnek, bodziszki, irysy, tawułki i tym podobnym nie korzenią się zbyt głęboko. Do ich wykopania wystarczy Wam dobra łopatka ogrodowa. Wykopujecie roślinę z bryłą ziemi oblepiającą korzenie. Dzięki temu sadzonki lepiej zniosą dzielenie i szybciej zadomowią się na nowym miejscu. Takie rośliny możecie podzielić nożem, przecinając na kilka kawałków lub rozrywając w palcach i otrzymując nowe kępki. Zróbcie ich tyle, ile potrzebujecie. Możecie rozdzielić je na pojedyncze sadzonki lub na większe kępki. Ważne, żeby sadzonka miała dobrze rozwinięte korzenie oraz widoczny stożek wzrostu. Przed wykopaniem lub po podziale przytnijcie stare pędy, by rośliny skupiły się na budowaniu korzeni w nowym miejscu, a nie na wydawaniu nasion. Posadźcie je na tej samej głębokości, jak rosły wcześniej. Jeśli macie słabe, piaszczyste podłoże, pod korzenie podsypcie trochę świeżego kompostu. Ewentualny nawóz, najlepiej obornik granulowany, dodajcie na wiosnę. Po posadzeniu obficie podlejcie rośliny. Do większych bylin, które głębiej się ukorzeniają, potrzebować będziecie ostrego szpadla lub wideł. Gdybyście chcieli odmłodzić kępkę kilkuletniej hosty, to możecie rozciąć karpę szpadlem lub użyć dwóch par wideł, którymi rozdzierać będziecie kępę. Oczywiście możecie również przeciąć bryłę korzeniową ostrym nożem. Jak wcześniej, ważne jest, by nowe sadzonki miały korzenie i stożek wzrostu. Byliny krótkowieczne, jak żurawki, tawułki, irysy i tym podobnym, co kilka lat tracą wigor. Po wykopaniu ich stare korzenie są obumarłe, spróchniałe, a nad nimi narastają nowe. W takim przypadku dobrze jest odciąć lub oderwać stare nieżywe części, uważając na to, by nie uszkodzić nowych. Najczęściej na granicy starej części zaczynają wyrastać nowe korzonki,
młodej rośliny. U irysów najstarsze kłącze jest w środku i z niego rozgałęziają się nowe, które zakwitną w przyszłości. Usunięte martwe części możecie wyrzucić na kompost, a nowe sadzimy, jak wcześniej wspomniałem. Nie bójcie się dzielić i odmładzać swoich roślin. Dzięki temu wasz ogród wciąż będzie wyglądał świeżo, rośliny będą zdrowe. Jest to też darmowy sposób na obsadzenie ogrodu większą liczbą sadzonek. Można kupić na przykład większą sadzonkę byliny w szkółce lub centrum ogrodniczym i rozdzielić ją na kilka nowych roślin. Nadmiarem roślin możecie się również podzielić lub wymienić z sąsiadami, przyjaciółmi lub na różnych grupach ogrodniczych. Dzięki temu możecie zyskać nowe, ciekawe rośliny lub odmiany.